Przed snem weź banana i cynamon. Gwarantuję ci, że nie będziesz żałował. Pójdziesz spać jak dziecko. Poznasz niezwykły przepis, który wielu osobom już pomógł. Pokażę ci sekret połączenia bananów z cynamonem. Banany zawierają magnes, który pomaga się zrelaksować i uspokoić. Banany redukują stres. Zawierają też coś, co ułatwia produkcję melatoniny. Melatonina to hormon snu. Banany zawierają enzym, który jest niezbędny do produkcji melatoniny. Ale też pomaga w produkcji serotoniny, która poprawia nastrój. Cynamon też uspokaja i likwiduje stres. A dodatkowo reguluje poziom cukru. Odpowiada też za dopływ krwi do mózgu. Eugenol zawarty w cynamonie poprawia krążenie krwi. Dlatego połączenie bananów z cynamonem to lek na bezsenność. Jak go przygotować? Do garnka włóż laskę cynamonu. Dodaj pokrojonego jednego banana. Najlepiej ekologicznego. Banan musi być czysty. Wlej pół litra wody i zagotuj. Gotuj na małym ogniu 10 minut. Jeżeli nie jesteś pewien, czy masz ekologiczne banany i odpowiednio je wyczyściłeś, pokrój banana bez skórki, ale efekt może być słabszy. Po ugotowaniu odcedź wywar. Taka herbata wypita przed snem na pewno pomoże ci w końcu szybko zasnąć. Pij ją codziennie, a zapomnisz o problemach ze snem. Obierz banana i wbij w niego goździki. To prosty sposób na problem, który wielu osobom spędza sen z powiek. Jeśli wypróbujesz banana z goździkami, gwarantuję ci, że już nie będziesz sięgał po nic innego. Choć to połączenie brzmi dziwnie, jak obejrzysz ten filmik. Na pewno od razu je wypróbujesz. To naturalne remedium działa genialnie na stres oraz ułatwia zasypianie. Banany zawierają potas i magnez. Są źródłem tryptofanu i witaminy B6, które biorą udział w produkcji melatoniny. Umyte banany obierz ze skórki. Na jeden raz wystarczą dwa banany. Weź goździki i zacznij je wbijać w obrane banany. Goździki mają działanie antybakteryjne i grzybobójcze. Wpływają na trawienie, likwidują niestrawność, wzdęcia i gazy. Eugenol, znajdujący się w goździkach, ma działanie uspokajające. Goździki regulują też poziom cukru w organizmie również w nocy. Kiedy więc połączysz banany z goździkami, zwielokrotnisz ich siłę działania. Wstaw banany do garnka i zalej około trzema kubkami wody. Włącz kuchenkę i doprowadź wodę do wrzenia. Gotuj przez chwilę, odcedź. Wypij taki wywar 20 minut przed pójściem spać. Następnego ranka poczujesz się niezwykle dobrze po przespanej nocy. Koździki z bananem zadziałają lepiej niż tabletka na sen. Próbowałeś już kiedyś takiego sposobu? I jak radzisz sobie z problemami ze snem? Daj znać w komentarzu. Połóż goździki pod łóżkiem. Zacznij je używać nie tylko w kuchni. Ta przyprawa ma więcej zastosowań niż myślisz. Mało kto z nich jednak korzysta. Używałeś goździki na parapecie, albo przy drzwiach? Próbowałeś kiedyś trzymać je pod łóżkiem? To zastosowanie goździków rozwiąże wiele problemów w domu i będziesz żałował, że nie wiedziałeś o tym wcześniej. Wystarczy jedna łyżka goździków zmiel je w młynku lub blenderze. Dzięki temu wydobędziesz z nich intensywniejszy zapach. Przesyp zmielone goździki do miseczki. Szczyptę goździków rozłóż na parapecie okna, przy ścianie. Rozsyp je też przed drzwiami wejściowymi czy wejściem z tarasu. Zamiast rozsypywać goździki, możesz ustawić w tych miejscach miseczkę z nimi. Zostaw je na parapecie, przy drzwiach wejściowych czy pod łóżkiem. Możesz wymieszać mielone goździki z ciepłą wodą – po jakimś czasie odceć je przez gazę do butelki ze spryskiwaczem. Taką wodą możesz spryskiwać miejsca, w których pojawiają się owady i insekty. Goździki odstraszają mrówki, osy, rybiki, pluskwy, a nawet pająki. Z ogrodu pozbędziesz się też kotów. Wystarczy spryskać ziemię wodą z goździków. Możesz też spryskiwać skórę, aby odstraszyć komary. Jak widzisz, goździki przydadzą się wszędzie tam, gdzie nie chcesz mieć szkodników i insektów. Nałóż goździki na dłonie i zobacz, co się stanie. Nie poznasz własnych rąk. Weź sporą garść goździków i rozdrobnij je za pomocą blendera lub młynka do kawy. Wsyp rozdrobnione goździki do garnka i zalej je 200 ml wody. Dodaj dwie łyżki oleju kokosowego i włącz kuchenkę. Podgrzej miksturę, ale nie musisz jej gotować. Dzięki zawartości garbników, goździki potrafią zahamować proces starzenia się skóry. Mają działanie przeciwutleniające, co blokuje rozwój wolnych rodników. Podobne właściwości ma olej kokosowy. Goździki wpływają na regenerację skóry, oczyszczając ją z toksyn i wzmacniając naczynia krwionośne. Kiedy mikstura się podgrzeje, odcedź ją do naczynia i pozostaw do ostudzenia, przelej do pojemnika ze spryskiwaczem. Olej z goździkami zmniejsza podrażnienia i pomaga zachować zdrowy wygląd skóry. Stosując go na dłonie, na twarz lub na inne miejsca na skórze, dodatkowo chronimy się przed insektami. Dbając o naszą skórę, jednocześnie zapewnimy jej ochronę przed pluskwami, komarami, pchłami czy pająkami. Wystarczy spryskać skórę rąk i wmasować. Stosuj na dłonie, twarz i skórę. Stosowanie tej mikstury rozluźnia i łagodzi napięcie mięśni. Zmniejsza stres. Stosowanie tej dwuskładnikowej mikstury ma wiele cennych zastosowań. Jak kończy mi się buteleczka goździków z olejem kokosowym, od razu przygotowuję kolejną. Każdy pyta o sekret mojej skóry. Maseczka przeciwstarzeniowa, która cię zaskoczy. Tonizuje i likwiduje zmarszczki. Skóra dzięki niej jest jedwabiście gładka. Ta maseczka jest niezwykle skuteczna. Żeby ją zrobić, potrzebujesz banany, a właściwie skórkę z jednego banana. Ma ona właściwości, które odmłodzą twoją skórę. Pokrój ją drobno. Włóż do garnka. Wsyp dwie łyżki ryżu. Zapobiega on przedwczesnemu starzeniu się. Wlej 200 ml wody. Gotuj całość przez 10 minut. Ryż z bananem doskonale też rozjaśniają cerę. Następnie przełóż ryż ze skórką banana do blendera. Zmiksuj na jednolitą masę. Przełóż do miseczki i dodaj około jednej łyżki soku z cytryny. Jest idealna na przebarwienia i wypryski. Zawiera też sporo witaminy C. Wsyp jedną łyżkę mleka w proszku, oczyszczaj nawilża skórę, dodaj też jedną łyżkę skrobi kukurydzianej. Pochłania ona nadmiar oleju w przypadku cery tłustej. Wszystko dokładnie wymieszaj i przełóż do pojemników na krem. Nałóż na skórę i pozostaw na kilkanaście minut. Taniny, zawarte w skórce banana, napinają skórę i tonizują ją. Skórka z banana to idealny kosmetyk do pielęgnacji cery z trądzikiem, ale w połączeniu z innymi składnikami jest uniwersalna dla różnych rodzajów cery. Po jej użyciu skóra jest gładka, napięta i pozbawiona zmarszczek. Taką maseczkę możesz przechowywać nawet przez 7 dni w lodówce, ale najlepiej używać ją regularnie każdego dnia, aż nie zużyjesz całości. Sposób na przechowywanie bananów tak możesz trzymać je nawet przez dwa lata. Banany natrzyj sodą. Użyj do tego wilgotnej szczotki. Tak usuniesz resztki zanieczyszczeń i substancji, które się na nich znajdowały. Opłucz banany pod bieżącą wodą. Potem wytrzyj je do sucha ręcznikiem papierowym. Weź pierwszego banana i pokrój w plasterki. Końcówki wyrzuć. Zrób to samo z kolejnymi bananami. Pokrój jedną paprykę. Ja użyłam słodkiej, ale możesz wybrać ostrą. Przygotuj duży, czysty słoik. Mój ma niecałe 3 litry. Włóż trzy liście laurowe. Kilka ząbków czosnku. Trochę papryki. Dwie łyżeczki nasion kolendry. Dwie łyżeczki nasion kopru. Szczyptę suszonych płatków chili. Możesz je pominąć, jeżeli dałeś ostrą paprykę zamiast słodkiej. Kilka ziaren gorczycy. Do tak przygotowanego słoika zacznij układać plasterki bananów. Kiedy zakryjesz dno, dołóż kilka kawałków papryki i układaj dalej banany. Wsyp 4 łyżeczki cukru i 6 łyżeczek soli. Wlej 10 łyżeczek od stół. Zalej słoik wodą. Zakręć go. Na dno garnka włóż ściereczkę. Zagotuj wodę. Wstaw słoik i gotuj pod przykryciem 10 minut. Po tym czasie słoik możesz wyjąć, i gotowe. Banany w słoiku możesz przechowywać w swojej spiżarni nawet przez dwa lata.